Cześć, witajcie. Mamy dla Was złą wiadomość. Znikają z rynku tanie smartfony. W tej chwili, żeby kupić telefon za mniej niż 500 zł, to trzeba się sporo nachodzić, sporo posprawdzać, poczytać, nagłówkować się po to, aby nie władować się na minę. Nasz kolega z serwisu myotym.pl, link znajdziecie w opisie, zadał sobie trochę trudu, popatrzył, jakie telefony w miarę sensowne można kupić do 500 zł lub niewiele ponad 500 zł i sporządził takie króciutkie zestawienie najciekawszych jego zdaniem modeli. Przejrzałem to i rzeczywiście modele, które on wybrał, to chyba na tą chwilę najsensowniejsze wybory wśród tanich telefonów, ale niestety nie są to smartfony idealne. Kupując tani smartfon, musicie liczyć się z niejednym kompromisem, choćby pod względem wydajności, jakości ekranu, pojemności pamięci. No i tu rada ode mnie, którą zresztą już nieraz na pewno słyszeliście i ode mnie, i od Jacka w naszych tygodniówkach. Starajcie się kupić telefon z jak największą ilością pamięci, bo to sprawi, że będziecie go mogli używać w miarę długo, a niestety w tej chwili aktualnie działające aplikacje, nawet te wersje Lite, to są prawdziwe pożeracze pamięci, zarówno i pamięci operacyjnej, jak i pamięci nadane, no bo pamiętajcie, jeżeli telefon ma, a to jest typowe akurat w klasie do 500 zł, tylko 32 giga pamięci, bardzo szybko ona Wam się skończy, a karta pamięci nie zawsze pomoże w przechowywaniu odpowiedniej ilości danych z aplikacji. No właśnie, bo jeżeli mamy wolny procesor, to po prostu będzie nam wolniej chodziło, ale będzie chodziło, natomiast jak nie będziemy mieli pamięci. Co ciekawe, w tym zestawieniu, bo też to przeczytałem oczywiście, jest kilka takich zastrzeżeń, że niektóre z tych telefonów mieszczą się do 500 zł, ale tylko w określonych konfiguracjach. A w niektórych już nie, bo na przykład ten sam telefon, ale z większą pamięcią, no już jest droższy niż 500 zł. Także teraz chciałem zaanonsować, że w naszej wersji beta serwisu mgsm.pl można będzie sobie pooglądać telefony z rozbiciem na warianty. Nie tak jak w tej chwili, że jest tylko telefon i pamięć od do, tylko będzie sobie można podejrzeć wszystkie warianty, które są. Jeżeli mamy ceny, to też ceny. I dostęp do tego jest pod adresem beta.mgsm.pl, tylko że dostęp jest tylko i wyłącznie dla użytkowników premium. Swoją drogą zachęcam do wykupienia abonamentu premium, bo oprócz dostępu do bety jest też możliwość wyłączenia reklam, newsletter i kilka innych funkcji. A poza tym dzięki temu wspieracie po prostu nasz serwis, dzięki czemu będziemy mogli tworzyć lepsze treści. Zatem gorąco zachęcamy Was do zakładania kont premium, nie tylko w celu poszukania taniego smartfona, ale ogólnie w celu poszukania jakiegoś dobrego smartfona i znalezienia urządzenia, które idealnie wpisze się w Wasze oczekiwania. No, serdecznie zapraszamy na mgsm.pl oraz na beta.mgsm.pl. I do zobaczenia. Cześć. Cześć.